Szczęść Boże! Dzisiaj z okazji Święta Chrztu Polski chciałbym zająć się takim wydarzeniem, jakim był Chrzest Polski w 966 roku po narodzeniu Chrystusa. Warto na wstępie wspomnieć, że w Polsce przed chrztem istniały kulty pogańskie. Chrzczono różnych bogów. Peruna, wodza boga gromów. Chrzczono Świętowida, takiego, który patrzał we wszystkie kierunki świata. I wreszcie Rugewit, to jest jeszcze inne bóstwo, czy najbardziej znany bóg pogański na naszych ziemiach, to był Svarug. W różni się rozkładała ta nasza wiara pogańska, ale była wszędzie obecna. Warto też zwrócić sobie na sytuację, na mapę ówczesnych czasów. Tu na czerwono mamy zaznaczone państwo polskie, ale warto też wiedzieć, że sąsiadowaliśmy z plemionami jeszcze pogańskimi, jakimi byli Wolinianie, Wieleci, Lędzianie, Prusowie, Jadźwięgowie i na początku jeszcze Ruś Kijowska, która przyjęła chrzest nieco później niż Polska. Z katolickich krajów Polska graniczyła praktycznie tylko z Czechami i Niemcami. I warto też wiedzieć, że te państwa okoliczne często sprzymierzały się przeciwko Polsce. Mieszko I, nasz władca, książę, który scalił ziemie polskie, przyjmuje chrzest od Czech, zawiera z nimi sojusz i w tym momencie rozbija ich sojusz z Wieletami, który był. W ten sposób umacnia swoje państwo. Po drugie, przyjęcie chrztu jest bardzo ważne, gdyż wytrąca z ręki Niemców główny argument, aby atakować Polskę. Wszak oni atakowali, bo Polska była krajem pogańskim. I wreszcie, trzecia rzecz, która jest dla Mieszka bardzo ważna, to jest to, że jedna religia w całym państwie, zamiast kultu wielu bożków i różnych rodzajów kultu, jest cała religia w jednym państwie, religia państwowa, religia, która daje także korzyści administracyjne. Chrzest odbywa się na bazie, czy po zawarciu małżeństwa Mieszka I z Dobrawą, księżniczką czeską. Ważną też taką postacią jest pierwszy biskup w Polsce, biskup Jordan, biskup misyjny, który dokonuje aktu chrztu. Akt chrztu prawdopodobnie miał miejsce 14 kwietnia 966 roku. Była to Wielka Sobota i prawdopodobnie odbył się on w Poznaniu na Ostrowie Letnickim. Mówimy o chrzcie Polski i tak się utarło, chociaż warto pamiętać, że na początku nie był to chrzest całego narodu, ale był to książę i jego dwór. To wydarzenie, bardzo brzemienne i ważne dla naszej historii, zostało upamiętnione przez wielu różnych twórców. Najbardziej znany jest obraz Jana Matejki. Przedstawia on chrzest Polski bardziej w kategoriach symbolicznych, dlatego że nie wszystkie postacie na pewno, które tu występują, uczestniczyły czy były w chrzcie Polski. Mamy tu na pewno Mieszka I. To jest ta postać. Mamy świętego Wojciecha, który raczej na chrzcie Polski go nie było, gdyż mieszkał wtedy w Czechach i miał lat 10. Ale ze względu ma on wskazywać to, że chrześcijaństwo do Polski przybyło z Czech. Mieszko I z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, opiera się o krzyż, nad którym latają orły, czyli znak państwa polskiego i związek chrześcijaństwa z Polską. Jedną, lewą nogą opiera się o rozwalonego bożka pogańskiego, pokazując upadek starej religii, trzyma miecz, symbol władzy. Warto też, taką ciekawą postacią jest tutaj brat Mieszka, który zostaje ochrzczony w tym momencie. Tutaj w tym jest chrzczony. Warto też zwrócić uwagę, że są przedstawiciele wszystkich stanów, na przykład chłopi na obrazie, szlachta i tak dalej. Skutki chrztu Polski dla państwa polskiego.
Skutki chrztu Polski były różne. Przede wszystkim religia chrześcijańska uznawała, że władza pochodzi od Boga, a zatem uzasadniało władzę księcia Mieszka nad jego krajem i wytrącało jakby argument do prób obalenia go ze strony niemieckiej. W ten sposób Niemcy nie mieli już jakby argumentu do ataku otwartego na Polskę, aczkolwiek jak historia pokazuje, wojen z Niemcami nam w historii nie zabrakło. Następną rzecz był język łaciński i kultura europejska. Język łaciński w Europie w tamtym czasie był językiem uniwersalnym, coś na kształt nasz dzisiejszych czasów języka angielskiego. Był językiem całej administracji we wszystkich krajach, językiem piśmiennictwa, językiem kultury. Dzięki dzięki temu, że Mieszko przyjął chrzest, Polska dostaje misjonarzy, przybywa kler, który zna język łaciński i wdrażana jest u nas kultura europejska. Przybywają też duchowni. Jedyni ludzie, którzy posiadali jako takie wykształcenie w tamtym czasie, oni będą budowali także administrację parafialną, kościelną, ale także rządową. Następuje rozwój sztuki i architektury. Mamy styl romański, którego przykład podałem tutaj. A zatem chrzest Polski był wydarzeniem, które całkowicie zrewolucjonizował życie narodu w tym czasie w Polsce. Był wydarzeniem, który zmienił pozycję Polski w Europie. Był wydarzeniem, który otworzył szeroko bramy ku kulturze europejskiej dla Polski.